Witamy w dziale testy serwisu instalki.pl. Philips wprowadził do sprzedaży pierwszy na świecie kieszonkowy projektor z wbudowaną obsługą łączności bezprzewodowej Wi-Fi i DLNA, który trafił właśnie do naszej redakcji. PicoPix 3610 jest również pierwszym urządzeniem tego typu pracującym pod kontrolą systemu Android. PicoPix 3610 zastępuje model PPX 2480, który mieliśmy okazję testować. Mierzy 105x105x31,5 mm i waży 284 gramów. Wyposażony jest w 4 GB wbudowanej pamięci i baterię umożliwiającą 2 godziny pracy. Dzięki wbudowanemu modułowi łączności Wi-Fi, PicoPix 3610 pozwala na bezprzewodowe połączenie z laptopem, smartfonem czy tabletem. Najnowszy PicoPix posiada bogate wyposażenie składające się na pokrowiec, przejściówkę mini USB-USB, kabel HDMI, ładowarkę z wymiennymi końcówkami przeznaczonymi na rynek europejski i amerykański, szybką instrukcję obsługi i kartę gwarancyjną. Zachęcamy do zapoznania się z pełną recenzją urządzenia, którą znajdziecie w dziale testy serwisu instalki.pl.